Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i mówimy dzisiaj o czwórce pucharów. Czwórka to jest pełnia, puchary to jest emocjonalność, więc mamy taką pełnię emocji, pełnię emocjonalności. To doskonale widać na karcie Crowleya, gdzie u niego puchary, no to wiadomo, emocje, uczucia, woda, emocje, uczucia i tutaj nam się ta woda leje, prawda, do tych pucharów, które są pełne, złote, świecą i błyszczą i w ogóle jest nam dobrze i sympatycznie. Jest to księżyc. Mamy tutaj księżyc w znaku raka. Crowley bardzo ładnie umieszcza symbole astrologiczne na kartach. Księżyc, czyli kobiecość, czyli ta druga strona. Rak, domowość, macierzyńskość i wszystko takie emocjonalnie dobre. Ciemnoróżowy kwiat lotosu, czyli ta miłość tutaj absolutna, on jest odwrócony i z niego właśnie wylewa się woda, czyli fontanna uczuć. W korzeniach tworzą nam się znaki nieskończoności, czyli to jest nieskończone uczucie. Ja nazywam tą kartę stare dobre małżeństwo. Można ją wykorzystać pozytywnie i negatywnie. W pozytywie mówi o tym, że doceniamy to, co mamy, a w negatywie mówi o tym, że nudzimy się tym, co mamy i na to trzeba uważać. Przy nudzie potem już w związku nie dzieje się nic dobrego. Przy radości tego, że coś jest wreszcie stałego w tym niestałym świecie, to jest bardzo dobra karta. Stare, dobre małżeństwo, SDM po prostu. Miłość nieskończona, fontanna, czyli mamy tutaj ten przelew uczuć, może nie przesyt jak w trójce pucharów, ale tu się wszystko dobrze napełnia. Błękitna, spokojna woda, w ogóle tutaj fale takie, w ogóle jest spokój, jest radość, bezpieczeństwo, bardzo bezpieczna karta. Oczywiście w negacji rutyna, marazm, brak satysfakcji w związku. Jeżeli chodzi o osoby, to ta karta oznacza człowieka, przy którym czujemy się bezpiecznie, bo jest to znajomość długoterminowa, czyli tutaj nie możemy powiedzieć, że jest coś złego. W zdrowiu woda, limfa w organizmie. Tu mogą być jakieś drobne problemy. Crowley, już rzuciłam kartę, nazwał ją luksusem. Luksus bezpieczeństwa, bym powiedziała. W sprawach miłosnych to, tak jak mówiłam, dobry dom, stały związek, patrzenie na partnera jako na osobę, z którą chcemy być, chcemy budować i tworzyć dom. Jako liczba 4 mówi o 4 osobach w związku, czyli mamy związek, mamy parę i mamy dwójkę dzieci. Natomiast u White'a widzimy siedzącego młodzieńca pod drzewem. I teraz tak, ta karta jest generalnie spokojna. Jest sobie spokojne drzewko, nie zawiewa wiaterek. Mamy człowieka, który jest emocjonalny, niebieskie spodenki, bardzo taki energiczny wewnątrz, czyli może być to bardzo spokojny człowiek, a na przykład z dużym potencjałem seksualnym chociażby, bo jest ukryta troszeczkę ta czerwona szata. Ta zieleń, czyli mamy jakąś taką świeżość. Ma oczywiście tutaj wszystko, czego potrzebuje na poziomie ciała, umysłu i ducha, 3 puchary. Dostaje jeszcze 4 dar i tak w ogóle z takimi założonymi rękami zastanawia się, czy ja tego jeszcze chcę. I właśnie o tym mówimy w tej karcie. Albo doceniamy to, co mamy i możemy brać jeszcze więcej, czerpać z tego spokoju związku, z tego spokoju w sytuacji zawodowej chociażby, naprawdę satysfakcję. Albo jesteśmy zmanierowani, znudzeni, w ogóle nic nam nie pasuje. I tego przy tej karcie trzeba unikać. Nie znoszę takich nie ludzi, bo jesteśmy różni na różnych etapach życia i nawet nie chodzi o to, że każdy jest taki sam cały czas. Ale nie znoszę takiego zmanierowania, że tak, że ja już nic nie chcę więcej, w ogóle wszystko mi się należy, a w ogóle to co mi dajesz, to jest niefajne, a w ogóle mam świetnego partnera, ale jest mi nudno. Jak się nudzisz, to zacznij, to się rozbierz i cichów pilnuj. Na tej zasadzie. Od małego, odkąd pamiętam, jak mówiłam, że coś mi się, mama nudzi mi się, to mama mówiła, słuchaj, tylko nudni ludzie się nudzą. Weź sobie pisak, pomaluj. Weź coś zrób, coś stwórz, a nie nudzi mi się. Co to znaczy nudzi mi się? I tak się tego nauczyłam, że słuchajcie, nawet jak nic nie robię, to mi się nie nudzi, bo mam świat w głowie, pełną wyobraźnię. I o tym mówi ta karta. Jesteś kreatorem, twórcą swojego świata, tylko nie bądź znudzony. Korzystaj z tego, że masz bezpiecznie, że jest ciepło w ten tyłek, że jesteś w bezpiecznym miejscu, że masz wszystko i stwórz coś. Jeżeli nie dla siebie, to już dla kogoś, bo można. Dlatego tu mówimy o tym, że trzeba tą kartę umieć wykorzystać. I to samo w pracy. W zasadzie to, co ja mówię, to się tyczy i spraw zawodowych, i spraw emocjonalnych, czyli możesz coś stworzyć, nie siadaj na laurach,
Ciepłe bagienko, świetnie, no ciepłe bagienko, tylko to bagienko możecie wciągnąć. Zacznij działać. Dobra karta, ale dla mądrych ludzi. Zresztą, co nie jest dla mądrych ludzi? Alkohol też jest dobry dla mądrych ludzi. Ta karta też jest dobra dla mądrych ludzi. Nie nudzimy się? Działamy, jesteśmy aktywni. Powinien bić z nas ogień. Ja wiem, że ja też mam takie dni, kiedy jestem przesilona, kiedy nic mi się nie chce. Czwórka pucharów, ale na pół dnia. Bo potem już mi się zaczyna chcieć. I tego Państwu życzę. To właśnie oznacza ta karta. To jest dyscyplina, to jest porządek. Troszkę brak spontaniczności, ale to przecież spontaniczność nie jest dlatego, że prowadzimy życie, nie wiem, Tomka na krańcu świata, albo nie wiem, Piraci z Karaibów. Spontaniczność wymaga czasem zastanowienia się, co mogę z tym zrobić i wcale nie potrzebuję do tego pieniędzy. Bo ciekawe życie jest w nas. To tak jak ze szczęściem. Co to jest szczęście? Czy będę szczęśliwa? Można być szczęśliwym w kurnej chacie, a można być nieszczęśliwym w pałacu, bo nie mamy tego w środku. I to jest taka karta. Karta dla mądrych ludzi. No ale generalnie nie jest to zła karta. Ja tutaj się już rozwodzę tak pozatarotowo. W pracy troszkę poczucie zmęczenia pracą, ale odpoczywamy, idziemy dalej. Troszkę potrzeba, żeby odpocząć, ale krótko. To nie jest karta, która mówi, nie zawieź się, bo co, bo jest wygodnie. Szansa na awans? Raczej nie. Szansa na większe pieniądze? Nie teraz. Szansa na to, żeby pokazać się z tej lepszej strony i zrobić coś dla kogoś. W związkach spokój, bezpieczeństwo, dobra rodzina. W karmie stanęliśmy w miejscu i to wcielenie jest po to, żeby coś ponadrabiać. I ja nie mówię, że żeby karmę przerabiać na zasadzie, nie wiem, w ogóle muszę mieć jakieś tragedie w życiu, żeby coś przerobić, bo nie chodzi o to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Nikt tam na górze nie stwarza nas po to, żebyśmy wiecznie bili się w piersi i naprawdę kroili ze względu na to, że coś kiedyś się wydarzyło. Ale możemy na przykład, nie wiem, sukcesywnie starszej sąsiadce pomóc wynosić śmieci i w ten sposób przyciągać do siebie dobrą karmę. Siła myślenia i inwencji twórczej przy tej karcie. Filozoficznej, jak się okazuje w tym filmie. Czwórki przerobione, także w następnych filmach jeden wielki arkan, cesarz i piątki. Ja zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Będę starała się przemycać wróżkową filozofię przy kartach i znaczenia kart oczywiście przy okazji. Tak jak zawsze powtarzam, to są tylko takie sygnalizowane problemy, bo znaczenie kart jest po prostu nieskończone i jak esencja rozlewana na wiele szklanek może tworzyć nam mnóstwo herbat. Tak właśnie działają te filmy, czyli mają dać Wam ten punkt zaczepienia. Kciuki w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie.